Siemano, witam was bardzo serdecznie, jestem Kuba, dzisiaj mam dla was taki nietypowy odcinek na moim kanale, ponieważ pokażę wam nowości, które zobaczymy w FIFA 23. Zostawcie 100 łapek w górę pod tym filmem i pojawi się kolejny bardzo fajny film na moim kanale, skąd wiem, bo już go nagrałem. Zostawcie także suba na tym kanale oraz w komentarzu napiszcie, robi wrażenie. A teraz już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. A ja dzisiaj będę miał takie nietypowe zamówienie, bo chciałbym zamówić najdroższego i największego. I tak, pierwszą nowością, którą zobaczymy w FIFA 23 jest crossplay. Czyli jeżeli są gracze na przykład z PC, będą mogli grać z graczami z Xboxa. Nie jest to jeszcze potwierdzone, czy to będzie działało na przykład w Ultimate Team, czy na przykład w jakichś, nie wiem, meczach towarzyskich i tak dalej. Aczkolwiek jest to według mnie bardzo duże urozmaicenie. Na ten moment mówi się, że są to tylko plotki, aczkolwiek z tego co czytałem, to jedna osoba z ekspertów, która zazwyczaj miała dobre predykcje, jeżeli chodzi oczywiście o jakieś nowe gry, to powiedziała, więc no miejmy nadzieję, że będzie to prawda. No i chyba każdy z was się ze mną zgodzi, że taki crossplay się przyda. I także uważam, że to pomoże, jeżeli chodzi o jakieś turnieje i tak dalej i będzie można zagrać nawet ze swoimi znajomymi, jeżeli ktoś gra na innej platformie niż wy. A ja dzisiaj będę miał takie nietypowe zamówienie, bo chciałbym zamówić najdroższego i największego. I tak, zobaczymy nowe ligi i będzie to bardziej urozmaicenie dla ludzi, którzy grają kobietami albo samych kobiet oczywiście w FIFA. I będzie to między innymi FA Women Super League, Bundesliga Kobiet oraz NWSL. Ja oczywiście tych lig nie znam jak to ja, ale tutaj macie zdjęcie jak te ligi wyglądają, więc jeżeli ktoś z was się interesuje kobiecym futbolem, to na pewno będzie to wiedział, czy jest to jakiś duży plus czy minus. Według mnie zawsze lepiej, że jest więcej tych drużyn, bo jak wiem, na ten moment nie było chyba w ogóle żadnej ligi kobiecej, tylko były same reprezentacje. No szczerze mówiąc, ja nigdy kobietami nie grałem w FIFA i no nie wiem, jakoś szybkich meczów i tak dalej nie rozgrywałem, aczkolwiek no teraz widzimy, że troszkę i ten rynek będzie chciało chyba rozwinąć. A co wy o takiej zmianie rastowości sądzicie w FIFA? Napiszcie oczywiście w komentarzu. A ja dzisiaj będę miał takie nietypowe zamówienie, bo chciałbym zamówić najdroższego i największego. I teraz coś dla osób, które narzekały na gameplay w tym roku. Tym razem będzie ulepszana technologia Hypermotion. I z tego co tutaj mogę między innymi wam powiedzieć, to mam to oczywiście zapisane. Nie będzie już tych kombinezonów, które widzieliśmy na wielu trailerach i teraz zawodnicy mają być rejestrowani ich ruchy w realnym życiu za pomocą kamer stadionowych, co naprawdę według mnie przynajmniej będzie dużym plusem, bo na pewno o wiele więcej ruchów i tak dalej w FIFA będzie możliwych. Może te podania będą coraz celniejsze, ta piłka nie będzie tak odskakiwała i będzie mieli naprawdę coraz bardziej realną grę. Tak jak chyba każdy chciałby oczywiście w FIFA widzieć, więc to jest chyba jeden z większych plusów oczywiście w tym odcinku. Na co wy o takiej zmianie w gameplayu, co jest według mnie dosyć dużą zmianą, stoicie? Napiszcie oczywiście w komentarzu także. A ja dzisiaj będę miał takie nietypowe zamówienie, bo chciałbym zamówić najdroższego i największego. I teraz chyba coś, to co będzie każdy czekał w FIFA 23, a jest to oczywiście dodatek Mistrzostw Świata. Wiemy, że tym razem Mistrzostwa Świata normalnie byłyby w FIFA 22, aczkolwiek no wiemy, że w tym roku Mistrzostwa Świata w Katarze są pod koniec tego roku, czyli w listopadzie i w grudniu, więc zobaczymy ten dodatek FIFA 23. No i co, znowu nas czeka pewien dodatek do Ultimate Team oraz oczywiście ten turniej, który będziemy mogli sami rozegrać. To ja na razie wiemy, po z tego co czytałem, to jej nie straciło licencji, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, bo wiemy, że Pro Evolution Soccer, albo jak to teraz woli eFootball, ma dostęp do Euro, a właśnie oczywiście Electronic Arts ma dostęp do Mistrzostw Świata. No jest to według mnie dosyć fajny dodatek, aczkolwiek no w połowie gry, to szczerze mówiąc, no nie wiem czy to wypali na 100%, ale mam nadzieję, że jej się naprawdę postarać, dostajemy coś lepszego niż na przykład w 2018 roku. A ja chętnie usłyszę w komentarzach, jakie wy macie oczywiście zdanie, jeżeli chodzi o dodatek do Mistrzostw Świata oraz generalnie co wy chcielibyście, żeby jej do takiego dodatku dodało. Więc co, więc ja wam dziękuję oczywiście za oglądanie, dzisiaj tylko 4 nowości, bo tyle zdążyłem znaleźć gdzieś na internecie, więc zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i co? Piszcie, jak macie jakieś nowe nowości, o których się dowiedzieliście, to dodam je do następnego odcinka oraz oczywiście powiem, że ta nowość jest od was, a teraz już nie przedłużam. Dziękuję wam za oglądanie. Cześć!